Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Ja nazywam się Daria Żukowska, jestem koordynatorką właśnie tego programu, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora spotkania. Niestandardowe zadania w standardowej klasie to temat naszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Ewelina Gorczyca. Już za chwilkę przekazuję jej głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już Państwo z niego korzystają. Cieszę się bardzo, witam serdecznie jeszcze raz. Mogą Państwo korzystać z tego okienka do zadawania pytań prowadzącej, odpowiadania na jej pytania bądź zgłaszania problemów technicznych. Jeżeli się takie pojawią, to proszę mi tutaj napisać i ja postaram się pomóc już gdzieś w tle w indywidualnych rozmowach. Bardzo się cieszę, że tak licznie się zgromadziliśmy dzisiaj na tym spotkaniu. Życzę owocnego webinaru i przekazuję Tobie głos, Ewelino. Dzień dobry, dobry wieczór, tak naprawdę. Dziękuję, Dario. Ja już w takim razie zaczynam, nie tracimy czasu. Witam Was serdecznie na moim pierwszym webinarze, który prowadzę, więc to mój debiut. Niestandardowe zadania w standardowej klasie i mamy tutaj na myśli, mówiąc o niestandardowych zadaniach, zadania z edukacji matematycznej. Zacznijmy na początek od takich drobnych kwestii technicznych. Tak jak Daria powiedziała, nazywam się Ewelina Gorczyca. Ja na co dzień jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i pracuję w jednej z warszawskich szkół podstawowych, zatem zupełnie nie jestem teoretykiem ani metodykiem. Szkolenie zatem, czy ten nasz webinar też nie będzie teoretyczny, będzie bardzo praktyczny. Przyniosłam dzisiaj do Was tutaj kawałek mojego warsztatu pracy, który wypracowałam sobie przez kilka ostatnich lat. No i mam nadzieję, że gdzieś Was on zainspiruje do pracy ze swoimi uczniami i że znajdziecie tutaj coś, co będzie dla Was jakąś nowością, świeżością. No i poczujecie, że ten czas się nie był stracony, to poniedziałkowe popołudnie czy wczesny wieczór. Nasze spotkanie podzieliłam sobie na kilka części. Wprowadzenie, mam tutaj na myśli wprowadzenie teoretyczne, ale ono naprawdę potrwa kilka minut. Chciałabym w tej części po prostu doprecyzować, czym dla mnie są niestandardowe zadania, a jakie je definiuje nasza pedagogiczna literatura. Część metodyczna to część właściwa. Czyli opowiem Wam o kilku powodach, które sprawdziły się w moim warsztacie pracy, ale oczywiście jak zawsze zaznaczam na moich szkoleniach czy spotkaniach z nauczycielami, że to są takie sytuacje pedagogiczne, które sprawdziły się w moich realiach, z moimi uczniami w mojej klasie. Natomiast zachęcam Was do tego, żebyście sobie te różne aktywności dostosowały i do siebie, i do swoich uczniów. Kolejna część to źródła. Źródła, i mam tutaj na myśli źródła, skąd możemy czerpać pomysły na niestandardowe zadania, czy same już gotowe swoje zadania. Wprawdzie zapisałam go jako zupełnie oddzielną część naszego webinaru, ale chciałabym, żebyście czuły się swobodnie, czuli, jeżeli mamy tutaj też panów, i jeżeli pojawią się jakieś pytania w trakcie, to będę wdzięczna, jeżeli napiszecie je tutaj na czacie. Ja postaram się być uważna i te pytania czytać. Tu już padło pierwsze pytanie, czy film będzie można oglądnąć później. Dario, ja czekam na informację od Ciebie. O, tak, już padła informacja, że tak, będzie można, zatem webinar jest nagrywany. No i co? Celem naszego spotkania jest właśnie zaprezentowanie kilku takich metod pracy, które pomogą klasie przemycić niestandardowe zadania matematyczne, które często bywają po prostu trudne. Dla mnie ten cel będzie osiągnięty, jeżeli chociaż jedna rzecz Wam zapadnie w pamięci, albo do jednej rzeczy się uśmiechniecie i pomyślicie sobie, że jest ciekawa, może kiedyś, albo już długo ją próbuję. Jeżeli chodzi o zasady, to będę wdzięczna, jeżeli będziemy na potrzeby tego webinaru mówić sobie po imieniu. Będzie chyba mi łatwiej się z Wami komunikować, a ta komunikacja jest. No dobra.
Jeżeli jest tutaj ktoś, kto mnie zna, to witam serdecznie i będę wdzięczna za jakiś znak sygnał na czacie. To zaczynamy. Tak jak obiecałam, zaczynamy od wprowadzenia teoretycznego. Zadaniem jest następujące, czyli jakie. W ujęciu naszej pedagogicznej metody te zadania dzielą się na cztery. Pierwsze dwa pewnie są Wam doskonale znane, czyli zadania zawierające nadmiar danych albo takie z niedoborem danych. Te zadania są obecne niemal w wszystkich pakietach edukacyjnych, nie są w związku z tym dla mnie nigdy niestandardowe. Trzecia definicja to zadania niestandardowe sprzeczne i tutaj literatura mówi o tym, że to są takie zadania, których treść stoi w sprzeczności na przykład z danymi czy z pytaniem, no i zadania niestandardowe o złej treści, czyli takie, które mają nieprecyzyjne warunki, niemożliwe do rozwiązania, są bezsensowne życiowo, albo których związek nie ma związku z pytaniami, albo po prostu są niemożliwe arytmetycznie do rozwiązania. Kiedy się przygotowałam do naszego webinaru i jeszcze raz przeglądałam w międzyczasie Facebooka, spotkałam, słuchajcie, na takie zadanie, które zrobiła moja koleżanka. Być może po ludziku obok zadania rozpoznajecie takie zadanie. To jest zadanie niestandardowe, zadanie trudne w klasie drugiej. Poczekajcie, bo tutaj słyszę, że ucieka głos. To zróbmy chwilę przerwy. Ja postaram się może w ten sposób. Powiedzcie mi, czy jest lepiej, jeżeli chodzi o głos, bo już więcej nie. Czy jest lepiej? U mnie lepiej, świetnie. Tak, trochę jest, teraz jest lepiej, dobrze. Może ja jeszcze przybliżę po prostu do komputera i potem będzie zbierał głos lepiej. Teraz jest dobrze. Tak, teraz jest świetnie. Bardzo. Ok. No dobra. Więc wracając do zadania, które widzicie przed sobą, jest zadanie w klasie drugiej. Jestem ciekawa, jak byście rozwiązali to zadanie. Czekam chwileczkę na wasze propozycje w czacie, bo jestem ich bardzo ciekawa. Ja zadanie musiałam przeczytać kilka razy. Zero plus zero równa się zero. Mamy pierwszą propozycję. Zero plus dwa. Rysunek do zadania. Pojawiają się kolejne. Zero plus zero równa się zero. Jest za mało danych, nie wiadomo ile było słoików. 3 razy 0 równa się 0. Mamy kilka propozycji. Słuchajcie, pewnie tak. Pewnie w tych odpowiedzi jest dobra. Ja szeroko otworzyłam oczy, kiedy zobaczyłam to zadanie, bo musiałam przeczytać je kilka razy, żeby w ogóle je zrozumieć. I pomyślałam sobie, że w moim odczuciu zadanie jest z kosmosu, ale stwierdziłam, że właściwie nie będę się kierowała swoim odczuciem, pokażę je dzieciom. I pokazałam je pierwszakom. Przeczytałam je. Zgadnijcie, jaka była reakcja dzieci. No po chwili były zdezorientowane i mówią, że pani to zadanie jest głupie. I właściwie, no właściwie trochę mieli w tym rację. Pokazuję wam to zdanie, dlatego żebyście mieli świadomość, że o takich zadaniach, które są zupełnie nieadekwatne i zupełnie nierzeczywiste, nie mają nic wspólnego z niestandardowością. Nie będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić bardziej o zadaniach. Dziękuję Wam bardzo. Widzę, że w czacie się pojawiają kolejne
propozycje rozwiązań. Jasne, pewnie tak można byłoby to zrobić. No właśnie, czy ono jest niestandardowe? Może zostawiam Was po prostu z tym pytaniem. Dzisiaj będziemy bardziej mówili o zadaniach niestandardowych takiego typu. W fioletowym domku na wzgórzu mieszka mama Kacpra razem z piątką swoich dzieci. Jeśli inne dzieci to ABC, CDE, EFG, GH, I, to jak ma na imię piąte dziecko? Jestem też ciekawa Waszych odpowiedzi, więc dam chwilę na to, żebyście odpowiedziały na to zadanie w czacie. Widzę, że się pojawiają kilka pierwszych odpowiedzi. O, fantastycznie, dziękuję Wam bardzo, że jesteście aktywne. Aha, IJK, Kacper, aha, IJK. A, Kacper jest, ktoś się zorientował. Tak, faktycznie. Zobaczcie, odpowiedź mamy w treści zadania. W fioletowym domku na wzgórzu mieszka mama Kacpra. Więc odpowiedź to oczywiście Kacper, ale z odruchu moje pierwsze rozwiązanie było takie jak większość z Was, czyli IJK, bo co? Bo posłużyłam się doskonale znanymi sobie strategiami myślowymi i odpowiedziałam z jakiegoś tam rozpędu i odruchu. A właśnie zadania niestandardowe w moim rozumieniu to takie zadania, które z tego odruchu i pędu troszeczkę wytrącają nasze. Czyli są dla nich wyzwaniem, są trochę wyjściem ze swojej strefy komfortu. To są takie zadania, które wymagają od uczniów tego, żeby złamali swoje dotychczasowe struktury myślowe, dotychczasowe strategie, którymi się posługiwali i pewne reakcje. Czyli zaczęli szukać innych rozwiązań i innych pomysłów. Tutaj ktoś pisze, Justyna pisze takie kangurkowe. Tak, trochę tak, to jest trochę zadanie kangura, znaczy nie jest z tego konkursu, natomiast faktycznie przypomina trochę swoim rodzajem zadanie kangurkowe. No dobra. Więc będziemy mówiły dzisiaj o takich zadaniach, natomiast no pewnie powiecie mi, gdzieś tam z tyłu głowy mogą się połapać takie myśli. No dobrze, dobrze, fajnie są te zadania niestandardowe. Część z uczniów może chętnie podejmie próbę ich rozwiązania, może nawet dojdzie do poprawnego rozwiązania. No a co z takimi dziećmi, które są słabsze, które mają mniejsze umiejętności albo są mniej odporne psychicznie i emocjonalne i kiedy stawiamy przed nimi tego typu zadanie, no to po prostu zaczyna się płacz, lament i trochę nie wiadomo, w które ręce włożyć, czy ogarniać tutaj taką rozżaloną osóbkę, czy pracować dalej z resztą klasy. Słuchajcie, ja jestem zdania, że przed dziećmi należy stwarzać jak najszerszy wachlarz doświadczeń, które mają pewną trudność emocjonalną w przebrnięciu zadań jest. Uważam, że warto je przed nimi stawiać, chociaż dlatego, żeby wachlarz swój doświadczał, żeby doświadczały po prostu zadań różnych sytuacji, które będą miały szansę zadań, ale właśnie. Nie myślały, że ja tylko tak sobie tutaj pięknie mówię. Nie mam nic na poparcie swoich słów. To już pokazuję Wam pierwszą metodę, która fantastycznie sprawdza się w klasie, która jest zróżnicowana. Znowu pojawił się problem z dźwiękiem. Dobrze, słuchajcie, nie wiem, co mogę zrobić. Było lepiej. Będę w ten sposób. A tak, to będzie lepiej. Dobrze, spróbuję z tym problemem. I tutaj wpiąć ten mikrofon i spróbujemy. Tak, powiedzcie mi teraz, czy mnie lepiej słychać. Czy jest lepiej, czy nie?
Jest lepiej, tak, super, dobrze, to ja pozostanę, tak, dużo lepiej, lepiej, jest ok, świetnie, to ja pozostanę z tym mikrofonem, natomiast zdecydowanie lepiej, jest dobrze, ok, jest lepiej, dobra, to dla mnie znak, że możemy iść dalej i pozostanę w takim razie z mikrofonem i dziękuję Wam za, tutaj, za uważność, piszcie cały czas, się tylko. Zatem wracamy do naszego webinaru. Przed Wami pierwsza metoda, która właśnie świetnie sprawdzi się w klasie zróżnicowanej, ale w takiej klasie, w której mamy odwagę przemycić gdzieś te zadania niestandardowe. Nazwałam ją matematyczny speed dating. Czy wiecie, czym jest speed dating? Speed dating, słuchajcie, to jest taka forma spotkań randkowych, gdzie dwie osoby siadają naprzeciwko siebie i jest bardzo krótki czas na to, żeby się znały, żeby coś pomiędzy nimi zaiskrzyło. Więc tutaj matematyczny speed dating też ma ograniczony czas. Też, jak widzicie, dzieci siedzą naprzeciwko siebie, mają do dyspozycji białe ścieralne tabliczki i flamastry suchościeralne. Ja nie dysponuję w swojej klasie takimi gadżetami jak białe tabliczki, chociaż wiem, że są tacy, takie z Was, które mają w swoich zasobach tabliczki. Ja na tym po prostu zalaminowałam białe kartki. Uczniowie właśnie siedzą naprzeciwko siebie. Kartka powinna być przedzielona na pół. I zobaczcie, na czym dating polega. Na tablicy wyświetlam, w zależności oczywiście, jaką tablicę dysponujecie, bądź zawieszam gotowy problem matematyczny albo gotowe zadanie. Takie, jak przygotowałam Wam tutaj. Jeden pi ma dwa końce, ile końców ma 3,5 kija? No i po raz kolejny będę wdzięczna za chociaż kilka odpowiedzi w czacie. Jestem ciekawa. 8. Aha, 8, 8, 8. Ok. 8. Jasne. 8. Dobra. Tak. Jasne. 8. Widzę, że jesteście zgodne co do odpowiedzi, natomiast wiecie, jak odpowiadają dzieci, prawda? Że 3,5 kija ma 7 końców. Więc to jest dla nich zadanie takie, potem, kiedy pokazujemy im prawidłowe rozwiązanie, jest to zadanie zaskakujące. Kiedy pokażemy już ten problem, warto, żeby dać minutę i to też jest przy tym speed datingu ważne, żeby ten czas był ograniczony, bo ta metoda nabiera wtedy pewnej dynamiczności, wyzwalają się emocje. No właśnie, tak odpowiadali moi uczniowie. No tak, to standard, że ma 7 w rozumieniu uczniów, 7 końców. Więc warto, żeby uczniowie rozmawiali w swoich parach o swoim sposobie rozwiązania. To czas jest dla nich dosłownie króciutki, dosłownie minutka na to, żeby porównali, jak rozwiązali, dlatego że no właśnie, tu osoby słabsze mają szansę nauczyć się czegoś od swoich kolegów albo chociażby się zreflektować, że gdzieś popełnił drobny błąd, bo często są, pewnie macie takie sytuacje w swojej klasie, że a, no pewnie, oczywiście, że tak, bo ktoś rozwiązał zadanie posługując się pewnym mechanizmem. Następnie, zawsze kiedy ten czas jednej minuty wspólnych rozmów mija, proszę jednego, żeby na tablicy napisał swoje rozwiązanie i wyjaśnił je pozostałej części klasy. Wtedy to rozwiązanie zapisujemy na i zauważyły, nawet te, które dobrze rozwiązały zadanie, że mamy jedno zadanie, jeden problem matematyczny, a można go rozwiązać co najmniej na kilka sposobów. Rozwiązać go na kilka sposobów, ale i to rozwiązanie zapisać. Więc różnorodności w myśleniu
Natomiast dzieci, które popełnią błąd, no to obok zapisze w ten sposób prawidłowe rozwiązanie. Słuchajcie, teraz nie muszę tak dać. Brak głosu. Tak, od razu. Już nie widzę, mam nadzieję, że wrócę. U mnie tylko się na zielono, co teoretycznie oznacza brak obrazu i dźwięku. Internet. Okej, słuchajcie, to ja spróbuję jeszcze. Nie wiem, co mogę zrobić. Nie wiem, że internet mam bardzo dobry. Internet. Dobra. A czy mnie słychać, słuchajcie, bo jeżeli mnie słychać, ja słyszę, ale nie widzę obrazu. Tak, czyli mnie słychać, ale mnie nie widać, tak? Słychać, ok. Słuchajcie, to zrobię tak, że ja dalej będę mówiła o tym matematycznym datingu i z nadzieją, że Daria, choć dostaję od niej sygnał, że to wina mojego internetu, z kolei u mnie jest, mam tutaj informację, że jest doskonały, więc może po prostu porozmawia z kimś, i uda się to rozwiązać. Ja będę mówiła, natomiast już widać, dostałam. Dobra, dostałam informację, że już jest ok. No nic, słuchajcie, niestety uroki takiej formy kontaktu. Mam nadzieję, że jakoś to wspólnie przebrniemy. Dobrze. No dobrze, skończyliśmy chyba na tym ostatnim punkcie, gdzie znowu dajemy uczniom jedną minutę na to, by porównać swoje rozwiązania z tym, co pojawiło się na tablicy. Czyli porównują uczniowie dwie części swojej białej tabliczki. Dobra, do matematycznego speed datingu nie sprawdzają się wszystkie zadania. Dobrze, żeby te zadania były krótkie. I mam tutaj dla Was przykłady takich zadań, które są świetne w matematycznym speed datingu. Zobaczcie, te cztery pierwsze są zadaniami tekstowymi i część z nich bardzo łatwo jest narysować. I to też nie jest mój przypadkowy wybór, dlatego że no i mają mały zakres liczbowy. To też zrobiłam, to też takie zadanie wybrałam celowo. Chciałam pokazać Wam, że zadania niestandardowe można przemycać już od samego początku, do czego Was oczywiście bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Uczniowie nie muszą dysponować świetnymi rachunkami, jak wiecie, mogą rozwiązania narysować. No ale żeby mogli je narysować, no to muszą to być też odpowiednio sformułowane zadania. Świetnymi zadaniami, takimi niestandardowymi, są te zadania, których zdjęcie wkleiłam obok. Liczby zostały zastąpione literami, a suma z rzędów jest podpisana po. A dodać A równa się 4, tak jak B dodać B równa się 6, czy A dodać B równa się 5. Zadaniem uczniów jest oczywiście rozwiązać to zadanie, wskazując, jaka liczba kryje się pod daną literą. Oczywiście ja tutaj Wam pokazałam cztery przykłady od razu, ale stosując matematyczny speed dating, te przykłady trzeba oczywiście pokazywać po kolei, nie wszystkie naraz.
Słuchajcie, matematyczny speed dating naprawdę. Aha, i tu jest jeszcze jeden, to są jeszcze jedne zadania, jeden typ zadań, który na pewno znacie. Zadania zapałczane, czyli przesuń jedną zapałkę, tak aby zadanie było prawdziwe, realne. Dzieci je uwielbiają. No i co jest zaletą tych zadań, że możemy dać po prostu materiał do manipulowania, do rozwiązywania. No i na dodatku nie kosztuje zbyt wiele. Matematyczny speed dating, i o tym Was muszę uprzedzić, wyzwala bardzo dużo energii. Jest to jego ogromną zaletą. No właśnie, te trudne zadania, niestandardowe zadania matematyczne można przemycić w takiej bardziej małej i przyjemnej atmosferze. I wyzwala się tam oczywiście trochę takiego, mam tylko jedną minutę na to, żeby to zadanie rozwiązać. Natomiast wiecie o tym, że nauczycielska minuta potrafi czasem trwać 5 minut zegarowych. I ta jedna minuta tutaj w tym matematycznym speed datingu jest umowna, chociaż nie zawsze, chociaż czasami jestem tą srogą nauczycielką i czasu pilnuję. Sandra napisała, że na pewno wykorzysta. Oj, bardzo się cieszę. Chciałabym jakoś dostać tak sygnał, jak ci poszło i w ogóle jakie były reakcje u ciebie w klasie. Mam nadzieję, że może kiedyś jakoś się uda. Słuchajcie, oprócz tych emocji, takiego pozytywnego, stworzenia sobie takiej pozytywnej atmosfery do tego, żeby ci nie czuły wagi tego, jak to trudne są zadania, to matematyczny speed dating jest też po prostu piekielnie bezpieczny. Zobaczcie, co się dzieje. Uczniowie te zadania na początku rozwiązują sami, tak jak potrafią, a potem konfrontują je ze swoim partnerem, który siedzi naprzeciwko nich. Czyli to jest taka sytuacja edukacyjna, gdzie nauczyciel ingeruje jak najmniej, bo ja właściwie tylko te zadania pokazuję. Jeżeli pojawia się jakaś trudność, to zawsze jest kolega naprzeciwko i zawsze jest też ten czas, w którym można to rozwiązanie od niego chociażby podpatrzeć, czy może bardziej zrozumieć. Ja też nie widzę nic złego, jeżeli ci podpatrzą na pewnym etapie od siebie te rozwiązania, bo czasami takie podpatrzenie uruchamia pewne klapki gdzieś w naszej głowie i mamy takie, no tak, no pewnie, że no oczywiście. Ja wierzę w to, że po prostu te klapki już zostaną otwarte i kiedyś jeszcze później wykorzystane. Świetne, mamy tabliczki i można wykorzystać. Można jeszcze na moment poprzedni slajd. Oczywiście, że tak. Już czy chodzi Ci, Kamilo, o ten slajd? Proszę, to jest dla Ciebie poprzedni slajd. Ja natomiast będę mówiła dalej. To jest też matematyczny speed dating, jest właśnie taką sytuacją, gdzie naturalnie my jako nauczyciele stwarzamy sytuację, w której zachodzi uczniowski tutorial, o którym tak bardzo dużo ostatnio w edukacji się mówi, o tym, żeby zejść trochę z piedestału nauczyciela, żeby oddawać jak najwięcej w ręce uczniów, żeby oni uczyli się od siebie, wykorzystywali swoje zasoby, aby to nauczyciel był taką osobą, którą tymi zasobami jedynie zarządza i w taki subtelny sposób proponuje pewne aktywności. No więc myślę, że ten matematyczny dating doskonale wpisuje się w ten nurt. Dobrze, Kamilo, pozwolisz, że wrócę już do slajdu, o którym mówię. No i właśnie, jest to po prostu bardzo bezpieczna forma pracy też dla tych dzieci, które są słabsze. Okej, dobrze, więc to jest jeden sposób na to, jak ten standardowy zadanie przechwycić i lecimy do kolejnego. Kolejna strategia, no, nazwałam ją po prostu narysuj zadanie. Posłuchajcie, ona polega bardzo prosta w swojej formie, bo jak widzicie, ja jestem dośrednim nauczycielem i nie przepadam za takimi aktywnościami, które wymagają ode mnie jakiegoś niebotycznego przygotowania, wybujałych pomocy plastycznych. Bardzo sobie cenię prostotę, kiedy po prostu życie toczy się w klasie samo, a nie trzeba
przygotowywać się do tego miliona. Narysuj mi czy widzieć nie, bo ja przez chwilę sobie, ja przez chwilę zniknęłam u siebie na komputerze. Narysuj zadanie polega na tym, że zapraszamy do tablicy jednego z uczniów, pokazujemy mu treść zadania, a jego zadaniem jest narysowanie tego zadania, bez użyciem oczywiście słów. Natomiast zadaniem pozostałej części klasy jest odgadnięcie sensu treści, pytania, no i potem rozwiązanie tego zadania. Można pracować tą metodą całą klasą, natomiast faktycznie to zależy od liczebności klasy. Jeżeli mamy tę klasę, pracujemy w szkole państwowej i ta klasa liczy sporo osób, czyli mamy około 4-5 uczniów, to może być to trudne. To trudne do wykonania. Natomiast jeżeli pracujemy z mniejszą grupą, 16-osobową, to spokojnie można taką aktywność przeprowadzić w całą klasę. Natomiast jeżeli macie większą grupę, to po prostu wystarczy rozdzielić ich bez problemu. Ja podejmę próbę narysowania dla Was zadania tekstowego. Niestandardowego zadania tekstowego. Będę wdzięczna, jeżeli będziecie w czacie oczywiście na bieżąco komentowały, co ja rysuję, bo na tym to polega z uczniami. Na to, no, łatwiej jest, kiedy byśmy się po prostu widziały i moglibyście mówić na bieżąco. Jestem ciekawa, czy odgadniecie sens, o co w tym zadaniu chodzi. Już nie będziemy go rozwiązywać, natomiast chciałabym, żebyście chociaż zobaczyły, jak to może wyglądać. Ja sobie oczywiście wcześniej przemyślałam to zadanie, dla uczniów to nie jest takie proste. Ja, żeby tutaj nie tracić czasu po prostu, to dobrze, słuchajcie, bardzo Was przepraszam za wszystkie moje niedociągnięcia. Dobrze, co to jest? Tak, róża, jest. Olga napisała, to jest róża. Dobrze, ja wcześniej jeszcze napiszę postać z tego zadania. Tak, to była mama książę, nie. Królewna, tak, królewna róża. Świetnie, ja Wam będę podpowiadała. Królewna róża. Tak, tutaj oprócz. Troszkę nie mam myszki, nie rysuję tak padem. Królewna róża. Pojawiło się coś jeszcze, słuchajcie. Tak, kocha, oczywiście, kocha, królewna kocha róże, doskonale, to królewna, tak, królewna Olga napisała, królewna lubi róże, dobrze, okej, ponieważ pojawiają się teraz w treści zadania kwiaty różnego gatunku, to ja nie będę Was katowała, co to jest, podpiszę to po prostu, albo powiem, to jest lilia. Ja tak narysowałam je. Ok. Tak, królewna lubi róże. Zobaczcie, co się tutaj pojawiło. Tu, czy ktoś wpadł na pomysł, co tutaj kilka osób pisze, o co tutaj może chodzić na tym etapie zadania. To jest lilia. Róża kosztuje tyle, co dwie lilie. Olga napisała doskonale. Róża kosztuje tyle, co dwie lilie. I teraz zobaczcie. Idziemy dalej. Tutaj. Okay. To jest symboliczny, uwaga, symboliczny hiacynt. Wybaczcie, naprawdę ciężko się rysuje. Jedna róża równa się dwie lilie. Świetnie. Co dalej? To napisała Sandra. Dwie lilie to trzy. Róża równa się dwie lilie. To się równa sześć hiacyntów. Tak napisała Olga. Tak, chodzi o to, aha, dobra, dwie lilie to trzy hiacynty, jedna lilia to trzy hiacynty, ja to doprecyzuję już słowem, bo pewnie gdybym miała więcej miejsca tutaj na tablicy, to łatwiej byłoby mi też ten rysunek rozmieścić. Okej, idziemy dalej. I teraz jeden hiacynt, to Wam podpowiem,
Równa się, dobra. Uwaga, rysuję torczyki. Jeden Jacynt. Tak, tutaj napisała Olga, jedna lilia równa się trzy Jacynty. Tak, więc mamy jeden Jacynt równa się cztery. Tak, jeden Jacynt równa się cztery storczyki. Tak, i Ania, i Magda doskonale, dobrze. Mamy jakąś treść zadania i teraz najtrudniejsza rzecz. I nie wiem, jak ja wam mam to narysować. To jest pytanie. Rysuję wam pytanie. To jest storczyk. Tak. dobrze, może ktoś wpadnie na początek chociaż pytania. To jest znak zapytania. Będę doprecyzowała swoje twórcze rysunki tutaj. Ile storczyków? Doskonale. Dobra. To jest strzałka do róży. A to jest piątka. Ile storczyków kupimy za pięć? Ile będzie kosztowała róża? Blisko. Świetnie. Ile storczyków ma królewna? Nie, ale blisko jest Magda, która pisze, ile będzie kosztowała róża. Ile kosztuje storczyk, jeżeli róża kosztuje 5 zł? Tak, to jest pytanie Sandry. Też nie. Ktoś tu jeszcze ma jakiś pomysł? Widzę, że kilka osób pisze. Dobrze, to poczekam choć na. Ile kosztuje 5 róż? Tak, ile storczyków potrzeba, by kupić 5 róż? To jest pytanie w zadaniu. Oczywiście nie będziemy go rozwiązywać, bo rysując, zobaczcie też, jak rysując, łatwiej jest nam przejść przez zadanie, bo już w głowie układa się pewna strategia. Pokażę Wam teraz, jak w oryginale wyglądało to zadanie. Królewna Martolinka uwielbia róże. W kwadratolandii jest to najszlachetniejsza, a zarazem najdroższy kwiat. Za jedną różę można kupić dwie lilie, za każdą lilię można kupić trzy hiacynty, a za każdy hiacynt można otrzymać cztery storczyki. Wynika z tego, że. No i mamy cztery odpowiedzi. To jest zadanie, które w ogóle jest zadaniem warunkowym i uczniowie mają wybrać. Jest to zadanie oczywiście wielokrotnego wyboru, jak widzicie. Natomiast ja na potrzeby naszego webinaru stworzyłam pytanie, ile storczyków potrzeba, by kupić pięć róż. Ale też chciałam Wam pokazać tę metodę jako taką, która pomaga uczniom przejść przez trudne i wieloaspektowe zadanie. Bo gdyby podać je w takiej formie, jak pokazuję Wam teraz, jak wyświetla się Wam teraz na slajdzie, no myślę, że spora część uczniów, przynajmniej w mojej klasie, mogłaby mieć problemy i o ile nie miałaby być może problemów rachunkowych, o tyle w pewnym momencie by się po prostu pogubiła i gdzieś ten rachunek by się zgubił. O tyle, jeśli byśmy wrócili do mojego twórczego rysunku, treść zadania jest przedstawiana po kolei, no bo ktoś tę treść zadania rysuje i zadanie po prostu pokazuje się nieco w takiej łagodniejszej odsłonie. Dzieci uwielbiają, przynajmniej moja klasa uwielbia rysowanie zadań i to jest taka metoda w przeciwieństwie do matematycznego speedpaintingu, której można przemycić trudne, ale też takie długie zadania tekstowe, jakieś wieloaspektowe, wielowymiarowe. One wtedy poprzez rysowanie stają się trochę łagodniejsze. Dobrze, to mamy za sobą narysun zadanie. Słuchajcie, dla mnie też zadaniami niestandardowymi są po prostu często trudniejsze rachunki. A dlaczego? Dlatego,
że również wtedy, kiedy wykraczają jakby zdecydowanie poza magiczną setkę, wymagają od uczniów złamania dotychczasowych strategii, którymi się posługiwali i wyjścia właśnie trochę poza swoją strefę. Chcę Wam pokazać fajną aktywność, którą nazywa się balony, od tego, że właśnie potrzebne są do wykonania tej aktywności balony, czyli jak rozwiązywać czasami żmudne i trudne rachunki z uczniami i te rachunki oddać w ich ręce. Ważne, żeby klasę podzielić na zespoły. Tutaj sprawdzają się mniejsze zespoły, dwu-, trzyosobowe. Każdy zespół dostaje balon i planater. Oczywiście uprzedzam, kiedy dzieci dostają balony, jest dziki szał. Chyba nie musicie wiedzieć, więc może warto trochę wcześniej z nimi dać im te balony, niech się pobawią i coś sobie porobią, a dopiero potem przejść do tej aktywności. Na tablicy wyświetlam albo znowu, albo pokazuję, czy piszę jakiś problem matematyczny i do jedną minutę każdej z grup, żeby napisali flamastrem na balonie jego rozwiązanie. Natomiast to zadanie, ten problem matematyczny faktycznie musi być trudny. Ja Wam tutaj pokazałam Wam przykłady, na przykład 1287 razy 8 albo 555 podzielić na 5. To już jest zdecydowanie łatwiejsze, natomiast jasne, nie dla wszystkich uczniów. I dosłownie daję jedną minutę. I tu już nie jestem, to już ta nauczycielska jedna minuta nie rozciąga się w czasie. Faktycznie daję im jedną minutę. Po tej jednej minucie ich balon wędruje do kolejnej grupy, a oni otrzymują nowy. I powiedzą, no tak, no ale przecież mogli nie skończyć. I właśnie o to chodzi, żeby zatrzymali się na pewnym etapie swojego rozwiązania, a kolejna grupa ma dokończyć. Ma dokończyć ich sposób, czyli ma wejść w ich tok rozumowania i dokończyć rozwiązywanie tego działania. Tak jak widzicie. Następnie wspólnie, kiedy już jakby balony obiegną wszystkie zespoły, siadamy na dywanie i to zadanie rozwiązujemy. Napisałam tutaj, że zazwyczaj na dywanie, no bo faktycznie najłatwiej jest w tym szale dzieci zebrać. Tutaj Ania pisze, świetny sposób. O, Aniu, Ania Tracz, czy chyba się znamy z kursu, co? Internetowego, czy to moja Ania z mojej grupy? Tak, Marta pisze też, że super, świetnie się bardzo. O, tak, tak, znamy się, fajnie, dziękuję, o, świetnie, Aniu, miło Cię widzieć. Faktycznie dywan jest takim dobrym momentem, żeby w tym szale balonowym i w tych emocjach, bo absolutnie te emocje się tutaj wyzwalają na niezwykle wysokim poziomie, zebrać dzieci. Kiedy one siadają w ławkach i tak dalej, to schodzi trzy razy dłużej. No i grupa, która wygrała, czyli ta grupa, która ma poprawnie rozwiązane zadanie, może wystrzelać wszystkie pozostałe balony. Natomiast ja umówiłam się ze swoją klasą na taką formę gratyfikacji. Natomiast myślę sobie, że nie we wszystkich grupach, i takie też mam doświadczenie, i przed tym też chciałabym być po prostu z Wami uczciwa, nie ze wszystkimi grupami wystrzelenie balonów za egzamin, bo po prostu dzieci się czasami obrażają. I jest im przykro, więc tutaj proponuję, żebyście tą formę gratyfikacji, ten ostatni element już dostosowały do siebie. Ja Wam pokazuję, jak to u mnie działa, natomiast u Was może zadziałać inaczej. Tu Kasia pisze, że dawniej szupa też pozdrawia. Ojejku, Kasiu, dzień dobry, cześć, strasznie mi miło, widzę, że to znajome osoby. No dobrze, to był sposób na trudne arytmetyczne zadanie, na trudne rachunkowo. Jeżeli chodzi o rachunki, bardzo przyjemną aktywnością i też bardzo wymagającą bardzo małego nakładu pracy jest po prostu ławka, kostka i kartka. I tyle nam potrzeba. Ławka, kostka i kartka, czyli warto sobie zagospodarować klasę tak, żeby stworzyć 4 czy 5 zespołów z ławek, ale też z uczniów. Na każdej ławce, przy każdym zespole mamy kartkę. Warto tę kartkę przykleić do ławki, bo ona potrafi potem fruwać. Flamastry
I dwie bądź trzy kostki to już jest oczywiście Wasza kwestia. Uczniowie rzucają kostkami i za pomocą tych liczb, które wyrzucą na kostkach, układają zadanie, układają działanie dla następnej grupy. I to jest pierwszy etap. Kiedy mają dosłownie na tę minutkę, kiedy czas się skończy, przechodzą oczywiście do kolejnego zespołu. A przy kolejnej kartce już czeka na nich pozostawione przez poprzedników i mają teraz również jedną minutę, chociaż tutaj tak, magicznie minuta się może rozciągnąć. Mają minutę na to, żeby to poprzednie zadanie rozwiązać i znowu rzucić kostkami, wymyślić kolejne zadanie dla następnej grupy. I to jest zadanie, to jest taka aktywność, która w dzieciach sama wyzwala tworzenie naprawdę coraz trudniejszych działań, bo oni doświadczają tego, że nawet jeżeli oni stworzą dosyć proste zadanie, to zazwyczaj jak idą dalej, to trafiają na trudne i jest trochę takie, o nie, to my im teraz to kopiemy, brzydko mówiąc. W związku z tym poziom trudności tworzonych przez dzieci działań naprawdę wzrasta razem z toczącą się aktywnością. No ale właśnie, nieraz się może zdarzyć, tak jak gdzieś wspomniałam na początku, że grupy, które utworzymy, złożą się z tych dzieci, które są troszkę słabsze i gdzieś natrafią na jakiś problem. Wtedy zawsze daję do dyspozycji to, czyli koło ratunkowe. Natomiast staram się uczyć empatyczności swoich uczniów. I dodatkową trudnością przy tej aktywności jest to, że muszą gdzieś jeszcze kątem oka sprawdzać, czy grupa, której zostawili zadanie, radzi sobie z nim. Tutaj Ula pyta, jeżeli grupa nie rozwiąże w wyznaczonym czasie. Wiesz, Ulu, ja po prostu, jak powiedziałam, trzeba to obserwować. Jeżeli widzisz, że jedna grupa sobie nie radzi, to zazwyczaj podchodzę i do nich mówię, żeby napisali rozwiązanie takie, jak im się wydaje. Czyli posłużyli się pewną intuicją i intuicją matematyczną. I często potem okazuje się, że to zadanie jest dobrze rozwiązane. Czasami okazuje się, że jest źle rozwiązane, ale też jakby nie ma w tym nic złego, bo zaraz Wam powiem, jaki jest finał tej aktywności. No więc właśnie, zawsze mamy do dyspozycji to koło ratunkowe, możemy poprosić autorów działania o pomoc. Rzadko kiedy, i to też jest taka aktywność, kiedy dzieci proszą mnie. I tutaj też nie ma, proszę pani, bo ja nie wiem, proszę pani, bo ja tego nie rozumiem. Tutaj też naprawdę bardzo rzadko się pojawia. Jest jeden aspekt, którym jestem wywoływana. Proszę pani, ja nie wiem, co tu jest napisane. I przed tym też was ostrzegam, że warto z uczniami wcześniej ustalić taką zasadę, że po prostu piszą bardzo wyraźnie. Bo to jest taka jedyna sytuacja, w której zazwyczaj jestem wywoływana, żeby pomóc rozczytać. Natomiast kiedy już obiegniemy te swoje wszystkie grupy, uczniowie trafiają do swoich kartek i ich zadaniem jest zweryfikowanie, czy wszystkie zadania zostały dobrze rozwiązane. Czyli jeszcze raz muszą przeliczyć wszystkie działania. Ta aktywność trwa kilkanaście minut. Nie zajmuje około połowy lekcji, nigdy mi nie zajęła całej lekcji. A zobaczcie, ile operacji umysłowych dzieci i ile operacji matematycznych uczniowie wykonali. Od obliczenia, poprzez stworzenie, a potem jeszcze poprzez sprawdzenie działań. Bardzo ciężko, przynajmniej z grupami, z którymi ja pracuję, byłoby mi wymagać, żeby uczniowie, kiedy dostaną kartkę, dać im kilkanaście czy kilkadziesiąt przykładów, które są w stanie wykonać podczas tej aktywności, żeby siedli po prostu rozwiązali. W pewnym momencie połowa mojej klasy by już stała, jęczała. Basia tutaj napisała, że dziękuję. Stała, jęczała i marudziła, że już jest. Czy macie pytania do tej części, do tych kilku aktywności, które Wam pokazałam? Jeżeli tak, to
Czekam na nie w czacie. Piszcie, a ja idę dalej. Kolejna aktywność, którą chciałam Wam pokazać, to jest trash basketball, czyli taka śmieciowa koszykówka, gdyby tłumaczyć to na język polski, czyli emocjonujący sposób na powtórkę. Na powtórkę, ale też na przemycenie właśnie niestandardowych zadań. Posłużyłam się tutaj zdjęciami mojej koleżanki, która uczy w klasach dużo starszych, więc nie przerażajcie się tym. Tutaj Basia napisała, jak sprawdzamy poprawność wykonania działań. Basiu, pytasz, wróćmy jeszcze w takim razie, pytasz o ławkę, kostkę, kartkę? Pewnie tak. Pomyślę się. Jeżeli chodzi o sprawdzenie, to sprawdzają je uczniowie. No i ja po prostu im wierzę, że sprawdzili dobrze. Zazwyczaj potem też zbieram kartki z ławek i sprawdzam je, ale już po skończonych lekcjach. Sprawdzam je, czy faktycznie wszystkie zadania były dobrze rozwiązane i bardzo rzadko mi się zdarza, żeby się pojawiały błędy. Jeżeli się pojawiają, to wracam do tego następnego dnia i mówię, że w jednej z grup znalazłam taką zagwozdkę matematyczną. Nigdy nie nazywam tego błędem, bądź nie jakoś staram się nie mówić, że któraś grupa nie wyłapała czegoś. Tą zagwozdkę matematyczną, słuchajcie, jakbyście to rozwiązali. Bardziej tak to ubieram. Tak, się napisała, że już fajnie, możemy wrócić w takim razie, w takim razie do trash basketball. Chciałam zaznaczyć, że właśnie posłużyłam się zdjęciami mojej koleżanki matematyczki, która pracuje, jak widzicie, w gimnazjum i liceum, w związku z tym zadania są tam dużo bardziej skomplikowane. Nie daję takich zadań swoim uczniom, natomiast zależało mi, żeby Wam pokazać, na czym ten trash basketball polega. To jest też taka forma, w której można przemycić niestandardowe, ale krótkie zadania. Przygotowujemy to za to tak, to coś nie zmusi. Przygotujcie karty pracy, które oznaczycie jakimiś literami, tak żeby się też w tym nie pogubić. Czyli karta A, karta B, karta C, karta D. I na każdej karcie kilka zadań. Tak jak widzicie, Magda, ma tak na imię moja koleżanka, przygotowała tutaj, zobaczcie, jest dosłownie kilka przykładów na karcie. Taką kartę warto sobie też przygotować dla siebie. Dlaczego? Bo na czym polega to zadanie? Kiedy uczniowie biorą swoją kartę, szybciutko ją rozwiązują, przychodzą do Was do sprawdzenia i po to jest potrzebna Wam już gotowy wzór do sprawdzenia, żeby tylko sprawdzić tak. Jeżeli nie, no bo to też jest oczywiście możliwe, jeżeli jest błąd, to mówię, że na tym pomyślę raz jeszcze i zazwyczaj umawiam się z dziećmi, że w klasie jest dwóch, trzech tutorów matematycznych, do których jeżeli nie potrafią, mogą się zwrócić. I ci tutorzy się zmieniają albo podczas kilku aktywności trash basketball, albo nawet w trakcie jednej lekcji, żeby nie obciążać zbyt mocno tych samych osób. I na swojej karcie zaznaczam, kto i jakie karty mi oddał. Widzicie tutaj, tutaj jest imię, tutaj jest karta A, odhaczone, że ten ktoś mi oddał już kartę A, kartę C, kartę D i tak dalej. Kiedy uczniowie mają wszystko dobrze na swojej karcie, to w klasie ustawiony jest, jak widzicie, kosz. I przed tym koszem w pewnej odległości naklejam taśmą linię. I to jest linia, z której uczniowie zginają swoją kartkę i rzucają do kosza. Na znak, że za nimi jest już dana powtórka, dane zadanie. To też wbrew pozorom, być może jak się tak opowiada o tym, to nie czuć trochę energii tej aktywności, ale gdybyśmy miały szansę to przeprowadzić w klasie albo na nas samych, to poczułybyście, jakie pozytywne emocje się wytwarzają i to też już bardzo angażuje. Jest coś w tej aktywności, gdzie wyzwala trochę kto szybciej, kto więcej. Dla jednych może być to minut. Dla innych może być to jakiś mobilizator, więc o tym też Wam mówię. To też jest taka kwestia, którą już
jakby do rozstrzygnięcia pozostawiam Wam, na ile możecie taką dosyć mocno rywalizującą aktywność, nie ukrywam, prowadzić w swojej klasie. Tuhania pisze, że na pewno skorzysta z tej aktywności. Cieszę się bardzo. Kurczę, chciałabym mieć taką okazję, taka dygresja, spotkać się z Wami jeszcze kiedyś i zapytać, jak zareagowali Wasi uczniowie. Więc bierzcie, co Wam się podoba, próbujcie, powodzenia i trzymam kciuki. Słuchajcie, z tymi niestandardowymi zadaniami też jest tak, że warto do nich wykorzystywać materiał, który już dzieci doskonale znają. Materiał, którym mogą manipulować. Tutaj mam na myśli karty, bo myślę, że zadania z kartami nie są dla Was niczym obcym. Zapewne je wykorzystujecie, robicie. Te karty można, z kartami można cuda, to pewnie wiecie. O, tutaj Kasia pisze, że super przy żywych pierwszakach. To prawda, super jest przy żywych pierwszakach. Naprawdę proste zadania i które tam wcale nie muszą być matematyczne. Tak? To też taka aktywność, którą możecie się sprawdzić przy różnych innych. Basia pisze, że świetny pomysł. Dziękuję, Basiu. Wróćmy do tych kart. Karty są znane i karty pewnie wykorzystujecie w dłuższej przecież. Natomiast chciałam Wam pokazać pewien typ zadań. Właśnie zadań niestandardowych. Świetnie, do których świetnie można wykorzystać karty. I są to zadania warunkowe. Zobaczcie. Ja Wam przeczytajcie zadanie, które jest tutaj. Na stole leżą obok siebie cztery karty. Walet, dama, król i as. Tylko as jest odkryty, jak widzicie. Pozostałe karty leżą grzbietami do góry. Spróbuj odgadnąć, gdzie leży walet, dama i król. Wiedząc, że obok damy leży tylko król. No to chwilka na to, gdzie leży król, gdzie leży walet i gdzie leży dama, czyli jaka jest kolejność ułożenia kart. Kto ma odwagę, niech pisze dama, król, walet, as, dama, król, walet, as, król, dama, walet, dama, król, walet, król, dama, walet, as, dama, król, walet. Okej. Okay. Większość widzę od lewej dama król walet, dama król walet, as, dama. Okej, okay, słuchajcie. Gdzie leży walet, dama i król, wiedząc, że obok damy leży tylko król. Taka podpowiedź. Słuchajcie, to zrobimy tak, że ja Was zostawiam z tym zadaniem. Ja Was zostawiam z tym zadaniem. Podpowiedziałam Wam przed chwilą, czytając jeszcze raz pewien warunek w tym zadaniu. Warto wziąć karty do ręki i je sobie ułożyć, rozłożyć i sprawdzić, czy dane wszystkie warunki zostały spełnione. Słuchajcie, mogę Wam też podpowiedzieć, że w internecie do kupienia są takie olbrzymie karty do gry formatu A4. Więc żeby się sprawdziły właśnie do tego typu aktywności. Większość z Was, widzę w odpowiedzi, zaczyna od damy. Te osoby niech sprawdzą jeszcze raz, czy się zgadza wszystko. Czy będzie można gdzieś, Sabina pyta, słuchać, tak jak już tutaj odpisuję, webinar jest nagrywany, więc będzie można. Dobrze, idziemy dalej. Słuchajcie, jeszcze jedno zadanie, jeszcze jeden przykład zadania, nieco trudniejszy, ale też z wykorzystaniem kart. Też z wykorzystaniem kart. Na stole leży pięć kart. Dziesiątka, walet, dama, król i as. Tylko as jest odkryty. Po raz kolejny, jak widzicie. Spróbuj odgadnąć, gdzie leży dziesiątka, walet, dama, król, wiedząc, że walet ma najdalej do dziesiątki, a dama ma jednakową liczbę kart po obu stronach. No i to zadanie, widzicie, to zadanie jest już zdecydowanie trudniejsze. Nie z tego powodu, że dysponujemy pięcioma kartami, a z tego powodu, że warunków jest więcej. Pokazuję Wam to
do zadania, żebyście zobaczyły, że można w nietrudny sposób sformułować samemu zadania warunkowe z matematyki, które są naprawdę niestandardowymi zadaniami i uczą bardzo naszych uczniów tworzenia własnych strategii rozwiązywania zadań. Tutaj Iwona już się wzięła za rozwiązywanie i pisze odpowiedź. Można tworzyć właśnie samemu, wzorując się chociażby na tych dwóch przykładach, które Wam pokazałam, bo tworzyć warunków można, jak wiecie, bardzo dużo, bo tych liczby kart można zwiększyć i jakby wachlarzem warunków możemy sobie różnie tutaj manipulować. I co jest zaletą tego? Jest to, że zapewne większość z Was dysponuje kartami. I po pierwsze, każdy z uczniów może mieć te karty, układać taki układ, jak my pokażemy i próbować odwzorować, rozwiązać zadanie z odwzorowaniem tych warunków, a potem je sprawdzić. Ale właśnie można też kupić takie karty wielkie i rozwiązywać takie zadania wspólnie na dywanie, czy obkleić je magnesami i wtedy przykleić do tablicy, to też się może świetnie sprawdzić. Ale się cieszę, że się zaangażowaliście. Zobaczcie, oprócz tego, że się rozwijacie zawodowo, to jeszcze umysłowo Wam tutaj funduję jakieś zagadki. Dobrze. To są takie przykłady zadań z kartami jako przykład wykorzystania doskonale znanych pomocy. Jeżeli chodzi natomiast o jeszcze inną formę tego, jak można przemycać niestandardowe zadania w standardowych czasach, to zachęcam Was do tego, żebyście może raz na jakiś czas, a może częściej. Ktoś pyta, nie widziałam nawet na Allegro, aha, gdzie można kupić te wielkie karty. Polecam Allegro i tak tutaj Maria pisze Flying Tiger. Jeżeli macie gdzieś blisko siebie Tigera, to tak, teraz Tiger ma wielkie karty, karty A4 i karty połówka A4. I one są świetne, ale po prostu proponuję Allegro. Tak, tutaj też Magda pisze, że Tiger, o świetnie, czyli widzę, że nie ja jestem jedyną słuchniczką Tigera, tam można spotkać świetne gadżety o doktora. Ale wracając do matematycznych stacji w duchu grywalizacji, bo właśnie o tym zaczynamy mówić, czyli kolejny sposób na to, jak przemycić niestandardowe zadania w standardowych pracach. Z takich matematycznych stacji pokazałam tutaj na slajdzie przykładowe dwa układy ławek, czyli tego, jak można zagospodarować przestrzeń w klasie do tego, żeby była jak najkorzystniejsza przy tej aktywności. Na czym ona polega, jak się nie domyślacie, bo to też nie jest nic odkrywczego, zapewne nie jedna z Was to robi, ale może w innej formie, a może tylko sobie doda niektóre elementy, o których zaraz powiem i niech to będzie jakiś powiew świeżości. Każda z tych stacji, każda z tych grup ma jakąś nazwę, czyli dysponuje pewnym zasobem zadań dla uczniów. I takie przykłady stacji matematycznych napisałam tutaj dla Was, czyli może być to magiczna matematyka i w tej stacji dzieci głównie rozwiązują zadania z liczenia, rachowania, kodowania, dekodowania, odgadywania pewnych reguł, czary linijki i krawieckie miary, no to nie trudno jest się domyślić, że chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju miary, kalendarze i zegary, czyli obliczenia pomiarowe, łamigłówki, gry i układanki, czyli to taka stacja. Ale to taka stacja, w której można przemycić trochę zadań niestandardowych w geometrii, czy takie, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną. I na czym te matematyczne stacje polegają i jak te zadania niestandardowe przemycić? Proponuję moim uczniom taką wędrówkę po tych stacjach, ale ich zadaniem jest zebranie, powiedzmy, 15 punktów. Każde zadanie, które leży w tej stacji, a jest ich oczywiście kilka, jest odpowiednio punktowane. Punktowane według stopnia trudności.
Łatwiejsze zadania oczywiście są za 1, 2 punkty, te trudniejsze są za 3, 4. Ja tutaj daję swoim uczniom dowolność. Mogą rozwiązywać te zadania w parach, a mogą pracować indywidualnie. Natomiast zaznaczam, mi się tak dobrze pracuje. To jest dla mnie najbardziej optymalna forma pracy przy matematycznych stacjach, ale u Was może się sprawdzić inaczej. Można równie dobrze podzielić klasę na identyczne zespoły, na przykład 3-4 osobowe, albo podzielić klasę na pary, albo wręcz powiedzieć, że nie, dzisiaj pracujemy indywidualnie, każdy z Was zbiera indywidualnie. Więc dzieci wędrują sobie po tych matematycznych stacjach, rozwiązują zadanie, zbierając odpowiednią liczbę punktów. Mamy tutaj elementy rywalizacji i faktycznie ta rywalizacja, która się gdzieś tu ukryła w tym słowie rywalizacja, jest obecna i to też Was uprzedzam, też mówię o tym uczciwie, bo dla jednych jest to zaleta, w jednych grupach jest to zaleta, bo gdzieś aktywizuje, wyzwala pewną energię, podnosi poziom tej energii, budzi trochę naszych uczniów, ale w innych klasach, w których mamy skupisko liderów i bardzo mocnych osobowości, może być to dosyć trudne do przełknięcia, choć ja też uważam, że gdzie się uczyć jakiejś współpracy i przyjmowania pewnych porażek, nie właśnie w sytuacjach takich, kiedy ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, ktoś przegrywa, ktoś wygrywa. Pokażę Wam teraz kilka zadań takich najtrudniejszych, jakie ja proponuję swoim uczniom. Zapewne ktoś może zapytać, skąd są te zadania, bo jak widzicie, są to zadania zeskanowane i tak nie ja jestem ich autorem. Są to zadania ze zbioru Matematyka innego wymiaru, o którym zaraz jeszcze będę mówiła. Autorem tego zbioru jest pan Dariusz Kulma, czyli pewnie nie jednej z Was doskonale znany. Pan Dariusz Kulma jest nauczycielem matematyki, wielokrotnie nagrodzonym takimi bardzo znanymi odznaczeniami dla wybitnych nauczycieli. Można spotkać go na różnych konwentach matematycznych, na różnych spotkaniach matematycznych, ale właśnie stworzył też aktywności z kartami, z matematycznymi stacjami. Są jakieś pytania? Nie słychać. Dobrze, liczymy. Mam nadzieję, że zaraz zacznie mnie słychać. Nie słychać, bo ja piszę. Mam nadzieję, że zaraz zaczniesz mnie słychać. Proszę dotknąć, czy ktoś jeszcze ma takie problemy. Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy się słyszeli i widzieli. U mnie jest ok. Ok, czyli jest ok. Dobrze, to mam nadzieję, że to tylko chwilowe zawieszenie, tak jak tutaj napisała Iwona. Słuchajcie, jest jeszcze jeden sposób na to, jak przynajmniej ja mam jeszcze jeden sposób na to, jak te niestandardowe zadania przemycić swoim uczniom, ale też w duchu właśnie takiej grywalizacji, ale już w formie zadań domowych. Jak widzicie, przygotowałam dla Was przykład takiego zadania domowego, które po prostu podzielone jest na poziomy i w każdym poziomie odpowiednio punktowanym, pierwszy za 1 punkt, drugi poziom za 2 punkty. Zaraz pokażę Wam poziom za 3 punkty, to może tak na szybko kliknę i wrócę do tego pierwszego slajdu. Uczniowie mają zdobyć, ja tutaj dałam przykładowo, na przykład 9 punktów. I pozostawiam im tutaj już dużą wolność, bo ktoś może rozwiązać te trzy pierwsze zadania za 1 punkt, zdobywając 3 punkty i powiedzmy do 9 dobrnąć zadaniami za 2 punkty, a ktoś może rozwiązać tylko 3 zadania, ale za 3 punkty. Zobaczcie też, że skonstruowałam to zadanie domowe tak, żeby chcąc, nie chcąc, uczniowie musieli sięgnąć po te najtrudniejsze zadania. Więc to też odsuwam Wam taki sposób na to, jak można przemycić, czy zmobilizować
uczniów do tego, by sięgnęli po te trudniejsze zadania, aby się ich nie bali. Bo jak wiecie, z tymi niestandardowymi zadaniami bywa różnie u naszych uczniów. I to, że jedni mówią, że no dobrze, część z uczniów nie dysponuje po prostu odpowiednimi umiejętnościami, ale część z nich nie ma motywacji, a część z nich ma pewne jakieś obawy. Więc takimi sytuacjami, jak pokazałam Wam tutaj przed chwilą i teraz pokażę Wam tutaj zadanie za 3 punkty, można zmobilizować, zaktywizować uczniów do tego, by sięgali po te trudne zadania i podejmowali chociażby próby ich rozwiązania. Ja też mam taką refleksję, słuchajcie, że często jakoś na początku, zaczynając pracę z klasami, gdzieś uczymy, jak dawać, jak odejmować, jak mnożyć, jak rozwiązywać jakieś zadania. Czyli sprzedajemy, wszystko mówiąc oczywiście, trochę takie pomysły na, jednocześnie pokazując uczniom gotowe strategie. Tak jest dobrze dodawać, tak jest dobrze odejmować. A potem w drugiej czy trzeciej klasie oczekujemy, aby uczniowie rozwiązywali nagle niestandardowe zadania i jeszcze, no właśnie, przy tych niestandardowych zadaniach niestandardowo myślenie. Więc zachęcam Was do tego, żeby od samego początku stwarzać uczniom takie sytuacje, które będą niestandardowe, nietypowe, które będą musieli zmierzyć się z zadaniami nietypowymi o różnym stopniu trudności, ale też nietypowymi pod różnym kątem. Czasami pod kątem treści, czasami pod kątem zakresu liczbowego, czasami pod kątem struktury. Jeżeli chodzi właśnie natomiast o te strategie, które gdzieś wcześniej też wspomniałam i o to, jak dodawać, jak odejmować, to może niewiele ma to wspólnego z zadaniami niestandardowymi, ale chciałam Wam pokazać, jak przyjemnie z pierwszakami czy zerówką można uczyć się dodawania. Zobaczcie, to są maszyny do dodawania. Pokazałam Wam kilka sposobów na to, jak te maszyny zbudować. Maszyny fantastycznie pokazują, czym jest dodawanie. Pokazują sens dodawania. Faktycznie dodawanie jest też jedną z tych najprostszych umiejętności rachunkowych. Jak się uczniowie zazwyczaj dodawanie mają mniejsze problemy niż z odejmowaniem. To też jest, zostawiam Wam do refleksji, dlaczego tak jest, ale to takie jako inspiracje i jako może taką aktywność z uczniami, że można stworzyć takie maszyny do dodawania. Ja powoli będę kończyła taką tą metodyczną część naszego webinaru, ale oczywiście to nie jest jeszcze jego koniec, więc jeżeli macie pytania do tego, co powiedziałam, to czekam na nie w czacie. Chcę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o doskonalenie u naszych uczniów takiego niestandardowego myślenia, posługiwania się różnymi strategiami, umiejętności szukania, trochę dziury w całym, bo tak trzeba czasami podejść do, tak trzeba czasami podejść do tego standardu. Fantastycznie w takich sytuacjach, czyli do ćwiczenia takich umiejętności umysłowych, sprawdzają się gry planszowe. Ja sama bardzo lubię grać w gry planszowe. Wiem, że nie wszyscy je lubią, ale jednocześnie wiem, że te gry w różnych i też dzieci je lubią. Jakoś nagle lekcja przestaje być mi tak mocno edukacyjny, a staje się zabawą i chciałam Wam pokazać kilka gier, które mogą Wam się przydać. Wybrałam nieprzypadkowo takie, które fantastycznie sprawdzą się na gruncie dużych grup, ale też są to gry, które nie kosztują dużo. I teraz pierwsza z nich, ta Ubongo, Ubongo 3 jest w dwóch wersjach, Ubongo i Ubongo 3D, fantastycznie sprawdza się przy kształtowaniu myślenia wizualnego i kształtowaniu takiego myślenia i widzenia przestrzennego. Ja nie będę Wam tłumaczyła teraz, na czym polega każda z gier, bo
bo na YouTubie, kiedy piszecie sobie nazwy tych gier, pojawiają się filmiki i w tych filmikach, oprócz tego, że macie pokazaną całą instrukcję, to jest w ciągu kilkunastu minut jesteście przeprowadzone przez to, jak grać w tę grę. Więc jeżeli któraś z tych gier Was zainteresuje, to nie musicie jej też przechodzić sobie samej w domu z instrukcją, tylko można włączyć sobie na YouTubie filmik i mieć instrukcję. Więc Ubongo 3D jako taki przykład gry, której, za pomocą której można kształtować to widzenie wizualne. Quicks. To jest fantastyczna gra, która jest bardzo prosta. Tutaj ma plik karczek z różnymi kolorami. Te karteczki, one oczywiście się w pewnym momencie mogą kończyć, ale uwaga, je sobie można skserować. I wtedy Quicks jest niewyczerpalny i dysponuje kilkoma kostkami, jak widzicie. Bardzo malutka gra, mieści się w małej torebce i uwaga, wcale nie trzeba mieć kilku egzemplarzy do całej klasy, bo wystarczy jeden Quicks, a te karteczki małe sobie można skserować. Gra logiczna, rzuca się kośćmi i od też uwaga, posługując się pewnymi warunkami, które zawarte są w instrukcji, należy te liczby układać, więc to kolejne takie zadanie warunkowe. Tutaj mamy Hexa, to jest bardzo fajna też gra, ciowo jak Quicks, która zawiera ileś tam elementów takich heksagonów, jak widzicie, je należy układać, każdy uczestnik ma swoją pulę i musi się jak najszybciej tych swoich kartoników pozbyć, układając je tak, żeby kolor do koloru danej ściany pasował. Słuchajcie, wystarczy, tych heksów jest tam dużo, że wystarczy mieć dwa opakowania tej gry, żeby starczyło dla całej klasy. Więc i też zaznaczam, jakby cenowo to nie są duże pieniądze. Jest możliwość też takiego zakupienia, bo rozumiem, że czasami gry planszowe są po prostu drogie. Kolejna gra to Kto drugi, ten lepszy. I to jest świetna gra, która pokazuje, że wygrywa, nie zawsze wygrywa ten, kto jest pierwszy, tylko wygrywa osoba, która jest druga. I to też jest mocny warunek, który trzeba brać, ale tak rozumiem rozgrywki, żeby być na drugim miejscu. A ponadto, nie wiem, czy u Was dobrze widać tutaj tę planszę, ale ta plansza zawiera liczby ujemne. Więc jest to świetny, naturalny, taka świetna, naturalna sytuacja, w której można zaznajomić uczniów z liczbami ujemnymi, o których pewnie niewiele się mówi w edukacji wczesnoszkolnej. I ostatnie gry wydawnictwa Aleksander, te cztery, jedna z nich kosztuje 4,50, taką najtańszą znalazłam, albo około 6 zł, to jest taka regularna cena. I to są układanki. Układa się albo jakiegoś tam wesołego klauna, albo jakieś auta, ale te układanki można układać w różny sposób i one wcale nie są proste. I tutaj chociaż wyglądają, prawda, mocno niepozornie. Dzieci bardzo angażują. Jest cisza jak makiem zasiał, jak sobie pracują. Taka układanka wystarczy na dwie osoby. Natomiast no właśnie ich zaletą jest to, że po prostu te gry nie są kosztowne. I też nie trzeba ich kupować. Nie trzeba mieć kilka egzemplarzy, czasami wystarczy. Jedynie Ubongo 3D jest droższe, to też. Obiecane teraz już ostatni, jedną z ostatnich części naszego webinaru, czyli obiecane źródła. Absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że nie zawsze mamy czas, głowę, inwencję twórczą do tego, żeby te niestandardowe zadania tworzyć dla swoich uczniów, chociaż jak zawsze serdecznie Was do tego zachęcam, inspirując się chociażby tymi, które macie tutaj. Są dwie pozycje, które w mojej pracy są mi bardzo pomocne. Obie są pozycjami wspomnianego już tutaj pana Dariusza Kumy, który stworzył taką serię Matematyka innego wymiaru. Ostrzegam Was, że te zadania są tam bardzo trudne. Nie wiem, można te pozycje jeszcze gdzieś dać. Być może tak, musicie poszukać po tu. Ja w czacie wkleję Wam teraz link
do strony całego programu, który został przez pana Dariusza stworzony, który właśnie się nazywa Matematyka innego wymiaru, są tam różnego rodzaju pomoce ogólnodostępne dla nauczycieli do pobrania za darmo, ale są też, jest tam też księgarnia, jest też tam sklep, gdzie można sobie kupić już kupić po prostu coś, co będzie wam odpowiadało. Nie wiem, czy są dostępne te. Już staram się wkleić tutaj dla was. Poczekajcie, potrzebuję sekundy. Potrzebuję sekundy do tego, żeby wkleić obiecany link. Jeszcze raz. Jeżeli mi się nie uda, to się nie zrażajcie. Wystarczy. Ja was przepraszam bardzo, ale dlaczego ten link się po prostu nie wkleja? Ale wystarczy wpisać matematyka innego wymiaru w Google'ach i wyskoczy wam strona o adresie matematykainnegowymiaru.pl. Ja nie mogę się przełączać pomiędzy swoimi kartami na komputerze, żeby wam wkleić bezpośrednio z internetu, bo wtedy stracicie dźwięk i obraz. Więc wybaczcie, link jest widoczny na slajdzie. O, fantastycznie, tak, dziękuję. Tak, jest faktycznie też widoczny na slajdzie. O, dziękuję, tu Ania podesłała już. Dziękuję wam bardzo za pomoc. Pod książkami jest link, pisze Justyna. Tak, jest. Chciałam, żebyście miały bardziej. Więc zachęcam was do tego, żebyście też zajrzały na tę stronę. Mam nadzieję, że będzie dla was inspiracja. No i ostatnie dwie pozycje mojego ukochanego pana Dąbrowskiego i pewnie nie jedna już albo miała z nim do czynienia, z panem Dąbrowskim, albo go gdzieś słyszała, albo o nim słyszała. Jest to jeden z tych nauczycieli, który po prostu akademicki, który zmienił moje myślenie o matematyce i to jest nauczyciel, dzięki któremu tą matematyką się tak zafascynowałam, chociaż wcale orłem z matematyki w szkole licealnej nie byłam. Już jestem na stronie, super, znam, czasami korzystam z tych zadań, są świetne. Ania napisała, bardzo się cieszę, Olga też napisała, że zna. No i właśnie, pewnie duża część z was zna zarówno matematykę innego wymiaru, jak i gry matematyczne, które teraz widzicie. Gry matematyczne tutaj stworzone przez pana Dąbrowskiego, przez doktora Dąbrowskiego. Chyba reklamować ich nie muszę, zachęcam was do tego, żebyście sięgnęły do tych książek. Są po prostu skarbnicą pomysłów, a jednocześnie znowu bardzo proste w przygotowaniu, chyba nie wiem, najtrudniejsze to są kostki 10-ścienne. Cała reszta to karty proste, plansze do skserowania, jeżeli ktoś nie zna, opis gier, opis też czego, co te gry kształtują. Dziewczyny, mój czas z wami powoli dobiega końca. Ja mam nadzieję, że czujecie, że był on owocny, do czegoś was zainspirował. Mam nadzieję, że nie macie poczucia straconego wieczornego poniedziałku. Marzyna pisze, że dziękuję. Ja również bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że te niestandardowe zadania zagoszczą w waszych klasach bardziej, bo wiem, że są. Natomiast zagoszczą bardziej, może właśnie w takiej troszkę ugładzonej bardziej formie. Dziękuję za pomysły. Bardzo dziękuję. Na pewno będę korzystać. Świetnie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. No i na koniec taka myśl wybitnej postaci, jakim jest Kubuś Puchatek. Myślę, nie jest trudne, ale można się do niego przyzwyczaić. Zatem przyzwyczajajmy do tego myślenia. Przyzwyczajajmy do tego myślenia naszych uczniów. Życzę wam w takim razie udanego i spokojnego już wieczoru, dobrego jutrzejszego dnia w pracy, równie spokojnego, no i wesołych świąt, bo w ogóle już powoli czas świąteczny. Więc dziękuję. Dziękuję wam bardzo. I tak, i bardzo przepraszamy za wszystkie techniczne problemy. Mam nadzieję, że one nie będą z jakąś tam przeszkodą. Jestem jeszcze tutaj przez chwilę, więc jeżeli
Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś pytania, to czekam. Tak, szczęśliwego nowego roku i udanego Sylwestra. Mogę zapytać, czy będzie Pani miała jeszcze okazję prowadzić webinar? Nie wiem. Mamy nadzieję, że tak, pisze Daria, Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc ja też mam nadzieję, że tak, co jest dobrym zwiastunem. To jest w styczniu, o tak, czyli po nowym roku, dziewczyny. Teraz jeszcze dobrnijmy do końca grudnia i odpocznijmy potem, a w styczniu ruszamy do pracy. Będzie wiadomość na mailu. Myślę, że tak, Magdo, myślę, że Daria na pewno wyśle. Myślę, że na pewno Daria wyśle po prostu informację, tak jak wysyłała. O tak, czyli warto zapisać się do newslettera, tak jak Daria pisze, bo pewnie te osoby z listy newsletterowej dostają informację. No i tak, i tak jak Daria pisze, informacja zawsze jest na stronie programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Czy zaświadczenia będą? Chyba to pytanie padło przed chwilą, ja nie zakodowałam. Aha, niestety nie. Bardzo dobrze się Ci wysłucha i ogląda. Boże, jak dziękuję, bo to był mój debiut i nawet nie wiesz, jak się stresowałam na początku. Tak, Daria pisze, że niestety po webinarze nie możemy wydać Wam zaświadczeń. Bardzo nam kończymy. Do zobaczenia zatem, do usłyszenia i dziękuję raz jeszcze.